końcu, mi się zawsze pytam na końcu, gdzie szukać informacji, tutaj jak ty nadajesz, to podasz swój kanał, czy tam website. To tak, tak, bo będzie pod nagraniem, będzie, wiesz, będzie też ten, ja ci prześlę ten zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, takie puste, że każdy może to wypełnić, wiesz. No właśnie, wiem, też kurde, nie mówiłeś mnie do tej pory, wiesz. No ale ci to wyślę ci to i pod tym, bo ja też zrobię z tego jakąś relację, więc też zamieszczę zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa jako że można to ściągnąć ze strony, bo na stronie umieszczę i będzie można sobie ściągnąć ten plik. Słuchaj Wojtek, jeszcze powiedz, bo tak mi sobie chwilkę czasu, to teraz co tam oprócz tej sprawy z prokuraturą, to... No słuchaj, no my cały czas walczymy o ten, żeby oni nie zablokowali gotówki, no bo to już nas kompletnie, wiesz, opanują. To jest jeden z ich celów. Jeden z zasadniczych ich celów, bo wtedy mają już nas po prostu w garści, no. I wiesz, i próbujemy tutaj pokazać... Bo to dotyczy, jak oni zlikwidują gotówkę i zlikwidują i nas zaczipują, to wszyscy będziemy niewolnikami, włącznie z tymi LGBT, włącznie z tymi lewicowcami i tak dalej. Właśnie to, że oni próbują nas rozbijać i kreować nam sztucznych przeciwników, sztucznych wrogów wewnątrz społeczeństwa. A tak naprawdę ci wrogowie to są ci, którzy kreują ten pieniądz i właśnie trzymają nad nim władzę. Więc trzeba zdefiniować naszego przeciwnika i pokazać, że również te środowiska, które nam się wypycha i kreuje w mediach na przeciwników, również trzeba ich uświadamiać, że oni również są niewolnikami. Również policjanci nie są naszymi przeciwnikami, którzy próbują rozbijać demonstracje, bo oni również są tymi kapo w tym obozie koncentracyjnym, który oni nam tworzą i jeszcze dodatkowo płacą im fałszywym pieniądzem. Tym pieniądzem, który nie ma w niczym zakotwiczenia, tylko jest właśnie kreowany z niczego. I my to próbujemy wytłumaczyć, pokazując, gdzie jest nasze dobro wspólne i interes wspólny. Że w momencie, kiedy to zdefiniujemy, to będziemy mogli zrobić te pospolite ruszenie. Bo pospolite ruszenie jest oparte na wspólnocie interesów. Nie, no oczywiście, to musimy cały czas upowszechniać tą wiedzę i nieco osób wie, że tak jest i tak, to tym te pospolite ruszenie będzie większe. Tak jest, dobra. Cisza na planie. Cisza na planie. Emisja. Witamy na żywo po raz kolejny. Bardzo mocno to zabrzmi, postawić rząd przed sąd. To nie pierwszy oczywiście tego typu apel, ale też konkretna akcja. Mieliśmy już kiedyś audycję z kimś z Białegostoku, ile pamiętam, który też podjął jakieś działania przeciwko rządowi. Mówimy o działaniach prawnych za to, co nam zrobiono, za tą całą pandemię, za tą całą pseudopandemię, za te gigantyczne straty gospodarcze, za finansowe, za demolkę naszego życia też osobistego, za demolkę edukacji, właśnie za demolkę całego systemu życia. Wojciech Dobrzyński, znany wam znakomity działacz i aktywista Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych przez lata, działający na rzecz suwerenności finansowej narodowej Polski, przebudowy systemu. Witaj Wojtku. Jak tam? Witam cię, Janusz, witam państwa serdecznie. No cóż, właściwie to z tobą tej rozmowy o tej całej, wiesz, pandemii nie mieliśmy, więc to, co teraz robisz, rozumiem, że robisz to podobnie jak wielu innych ludzi, ponieważ jest taki troszkę tekst dobrze przygotowany, który każdy może w zasadzie podpisać i wezwać właściwie przed sąd rząd. Co to jest akcja, ale parę zdań wstępu, Wojtek. Jako Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, to są strategiczne sprawy. To są strategiczne sprawy. I jak strategicznie ujmujesz to, co dzieje się w Polsce i na świecie? Od tego zacznijmy. Absolutnie jest to strategiczna kwestia i zacznę od takiego pytania, które zwykle zadaję ludziom. Co jest największym bogactwem każdego państwa? Na ogół panuje taka właśnie chwila ciszy. Jedni odpowiadają tak, inni inaczej, a ja zawsze mówię, że największym bogactwem każdego państwa jest jego obywatel. Ale obywatel, który jest zdrowy,
który jest dobrze wykształcony i który jest zamożny. To jest największe bogactwo każdego państwa. A zwróćcie państwo, co się obecnie dzieje. Zabierane jest nam bogactwo, zabierane jest nam zdrowie i jesteśmy źle kształceni. Wszystkie te trzy elementy, tak niesłychanie istotne dla państwa, dla jego obywateli, dla narodu, są absolutnie kanibalizowane obecnie przez... No i zabierają nam wolność. I zabierają nam wolność. Oczywiście te trzy elementy, które... No jeżeli jesteś chory, to jesteś też pozbawiony wolności w tym sensie, że nie jesteś w stanie realizować swoich marzeń, utrzymać rodziny, sam siebie utrzymać i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób się zabiera wolność również przez architekturę finansową, która jest tematem, którym się zajmujemy najbardziej, ponieważ uważamy, że tym narzędziem, które najbardziej nas skrzywdzi, jest ten pieniądz dłużny, który znajduje się w rękach nieodpowiedzialnych ludzi, którzy go stosują przeciwko nam, przeciwko państwom, przeciwko narodom. I chcemy te narzędzie tym nieodpowiedzialnym ludziom zabrać i przekazać pod nadzór suwerena. Natomiast kwestia akcji, którą żeśmy rozpoczęli, jej istotą jest to, co żeś powiedział, że to może zrobić każdy obywatel, bo istotą rzeczy jest zrozumieć wspólnotę interesów. Kiedy jest zamach na naszą wolność, na nasze zdrowie, na nasze finanse, na naszą naukę, to tylko solidarne, wspólne działanie tą władzę może powstrzymać od właśnie takich niechlubnych działań. I leży przede mną właśnie zawiadomienie do prokuratury Warszawy Śródmieście, w którym między innymi my i każdy z nas w instytucie złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie artykułu 304, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego w związku z artykułem 31 punkt 3 Konstytucji RP i artykułem 231 Kodeksu Karnego oraz artykułem 160 Kodeksu Karnego i artykułu 192 Kodeksu Karnego. I piszę tam tak, zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków Rady Ministrów posiadających delegację ustawową na mocy artykułu 92 Konstytucji RP, którzy wydali rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku, pozycja 1356 w Dzienniku Ustaw, czym przekroczyli swoje uprawnienia, naruszając przepisy kodeksu karnego i dopuścili się deliktu konstytucyjnego. W związku z powyższym wnoszę o wszczęcie postępowania z urzędu w zakresie przewidzianym w kodeksie karnym i ściganie na wniosek pokrzywdzonego, i tu wpisałem swoje nazwisko, tak jak i państwo powinni wpisać swoje, Wojciecha Dobrzyńskiego, na mocy artykułu 192, paragraf 2. Może warto byłoby powiedzieć, o co chodzi w tych paragrafach, żeby był jasno sformułowany zarzut. Janusz, mogę omówić te? Tak, jak najbardziej, to bardzo potrzebne. Otóż tak, bardzo istotny jest artykuł 31, wolność i przesłanki i ograniczenia. Mówimy to o akcie najwyższego rzędu, czyli o konstytucji. I w paragrafie trzecim napisane jest, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa i porządku publicznego, bądź ochrony środowiska, zdrowia, moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Co tu jest istotnego? Mianowicie tutaj dokonano ograniczenia w trybie rozporządzenia, a nie ustawy, uchybiając właśnie zapisowi tego paragrafu Konstytucji. I druga kwestia, co podkreśliłem, że te ograniczenia nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
To znaczy nie mogą nas pozbawiać tych naszych zasadniczych praw, które posiadamy. A tutaj jest próba nie dość, że upokorzenia każdego obywatela, zakrywając mu twarz. Przypomnę, że w ogóle w kulturze europejskiej, w kulturze chrześcijańskiej, nawet kulturze szerszej jeszcze, takiej paneuropejskiej, zakrywanie twarzy to jest dla skazańca, zakrywanie twarz, kiedy ktoś umrze. To są wszystko zabiegi, które oprócz tego, że są z punktu widzenia zdrowotnego negatywne, ponieważ organizm jest tak stworzony, że ma kilka, że tak powiem, otworów, którymi wydala wszystko to, co uważa za zbędne i szkodliwe. W momencie, kiedy zatrzymujemy to na owej maseczce i wdychamy to z powrotem, będziemy się nabawiać różnej gruźliczy płuc, jakichś zaburzeń psychicznych, bo to jest zaburzony ten... Sztuczne, oczywiście. Więc... Jakby to było potrzebne, to mielibyśmy to u siebie w drodze, powiedzmy, ewolucji czy kreacji. Ewolucji, dokładnie, to... dokładnie. Zaplanowałby nas twórca, czy ten, który, prawda, żeby tak to było. Więc mówię, nie dość, że są zabierane nam te podstawowe prawa, to jeszcze jesteśmy tym upokarzeni. Wreszcie artykuł... 160. Dlaczego tutaj tak ważny jest artykuł 160 kodeksu karnego? Ponieważ jest tu mowa o narażeniu na bezpieczeństwo, utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. O czym przed chwilą właśnie mówiłem. Kto naraża człowieka na bezpośrednio niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ściganie przestępstwa określonego w tym artykule następuje na wniosek pokrzywdzonego. No bo do czego oni nas próbują namówić? No próbują nam namówić do tego, żebyśmy się samoinfekowali. Prawda? I jeszcze w dodatku nas się do tego zmusza przez tak zwany bezpośredni przymus, czyli policjanci podchodzą i próbują nas do tego zmusić. Więc trzeba posługiwać się tym artykułem 160 w rozmowie z policjantem. Proszę pana, namawia pan mnie do czegoś, co jest szkodliwe dla mojego zdrowia. Czyli popełnia pan przestępstwo z artykułu 160 i go nie chroni mundur, prawda? Tylko powinien ponieść odpowiedzialność karną właśnie dla nakłaniania nas do popełnienia takich czynów. Jest jeszcze gorzej. Ponieważ inni ludzie, którzy chodzą w maseczkach, szczególnie starsi, tak jak w obozie koncentracyjnym było te kapo, które też było więziem, ale prawda, na innych więziach próbowało wymusić te prawo, które obowiązywało w obozie. To ci właśnie starsi ludzie próbują nas, że tak powiem, napadać. Dlaczego pan nie ma maseczki? Dlaczego pan tutaj tak się zachowuje? Więc trzeba ich uświadamiać. Nie róbcie tego, bo narażacie się również na odpowiedzialność karną z tytułu artykułu 160. To tyle komentarz co do tego artykułu. Jest jeszcze artykuł 192. Wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta. Również gdyby na przykład była sytuacja taka, że jest jakiś zabieg, na przykład ten, co sprowadzają, jakąś, no te, co takie... Jak? Nie. No szczepionki to jedno, ale te takie aparaty, które są do respiratory. Respiratory. To po pierwsze, nie mogą być zastosowane bez naszej zgody. Musimy się na to zgodzić. Prawda? I oni również łamią w tym obszarze prawo. I wreszcie artykuł 231, nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, bo to też kodeks karny reguluje. Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązku, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podkreślam to, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w paragrafie pierwszym, o którym przed chwilą czytałem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia od roku do lat 10. Dlaczego zwracam uwagę właśnie na ten artykuł? Dlatego, że jak pamiętacie państwo, Szumowski, jego brat, kolega z Zakopanego, prawda, sprowadzili te maseczki ewidentnie dla korzyści majątkowych. I teraz próbują na mnie wciskać,
z bardzo niskich pobudek, z własnego zysku, którego czerpią z produkcji tych maseczek. Szczególnie, że w naszym programie, na naszym kanale, no ostatnio nagrali audycję taką, w której właśnie pokazujemy, że są firmy powiązane tutaj z Polską, które właśnie są głównym producentem tych maseczek, więc interes finansowy, czy interes, jak tutaj się podkreśla, korzyści majątkowe są tutaj ewidentne. Więc jeżeli prokuratura przy takich zarzutach i tak postawionych odrzuci ten wniosek, no to znaczy, że mamy do czynienia z państwem nie tylko niesprawiedliwym, ale również bezprawnym. Bo że ono jest niesprawiedliwe, to my wiemy. My na przykład w Instytucie jesteśmy przeciwni funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego, bo jeżeli Konstytucję trzeba interpretować, to znaczy, że ona jest źle napisana. Natomiast powinien być Trybunał Sprawiedliwości zamiast Trybunału Konstytucyjnego, który właśnie, jeżeli jest prawo, które jest niesprawiedliwe, które krzywdzi albo jest sprzeczne ze sobą, co mamy tutaj milion przykładów w naszym prawodawstwie, to wtedy interweniuje taki Trybunał i robi deregulację, prawda? A nie Trybunał Konstytucyjny, który tutaj pełni rolę interpretatora Konstytucji, która powinna być uproszczona i lepiej napisana. To tyle, jeżeli chodzi o komentarz do tego zawiadomienia do prokuratury. Natomiast to się wpisuje w taką generalną jeszcze tendencję, o której żeśmy rozmawiali chwilę przed naszym programem. Ponieważ my w Instytucie stworzyliśmy i zaczynamy opracowywać taki słownik pojęciowy. Jednym z głównych pojęć jest pojęcie dobra wspólnego, interesu wspólnego. Mamy obecnie do czynienia w Polsce, że te media głównego nurtu kreują nam przeciwnika. Kreują, że przeciwnikiem i lansują go potem. Przecież przez polską telewizję, tak zwaną publiczną, wylansowany został KOT, Razem, Biedroń, LGBT. Te wszystkie rzeczy zostały przez nich wykreowane po to, żeby pokazać, że to jest nasz przeciwnik. A przeciwnikiem nie są oni, nie są inni obywatele w naszym kraju, tylko trzeba iść za pieniądzem. Tam, gdzie właśnie jest ów interes, o którym żeśmy rozmawiali, tylko że nie jest to interes wspólny, nie jest to dobro wspólne, tylko te dobro wspólne okrada się w interesie prywatnym. I tam jest ten nasz przeciwnik, który nas napuszcza na siebie po to, żebyśmy utracili z pola widzenia tego prawdziwego przeciwnika, który... No podejmujesz bardzo ważną kwestię, która tutaj w NTV jest dla nas też niezwykle ważna i wśród tych telewizji, które de facto zajmują się polityką mniej lub bardziej, taka narracja jest dość rzadka, ponieważ albo się jedni przyklejają do myślenia prawicowego, albo mają myślenie lewicowe. I tutaj jakby, wiesz, wzajemnie się okładają, natomiast pod spodem jest dużo głębsza, poważniejsza gra, która toczy się przez właśnie świat finansjery i tej całej bankokracji. Dzisiaj, kiedy wychodzą książki, które pokazują wprost, kto finansował rewolucję bolszewicką i Hitlera, jak się okazuje, to są te same środowiska finansowe. Jeżeli my, patrząc teraz na historię, wreszcie kawa na ławę, mamy wykładane przez naprawdę wybitnych badaczy, w jaki sposób uprawiano wielką politykę we współczesnym świecie, czy w historii tą, którą jeszcze taką świeżej historii, dwudziestowiecznej na przykład, to zobaczymy po prostu, że tam tak naprawdę te wszystkie spory, te wszystkich przeciwników, to sobie ustawia bardzo wąska grupa ludzi dysponująca ogromnymi finansami, generalnie związana z bankowością. Do tego niewątpliwie dochodzą jeszcze pewne grupy, które są zorientowane też religijnie w stronę satanizmu, bo to też niestety już teraz wyszło, szydło z worka. I to nas prowadzi w stronę tego nowego porządku świata. Metodą jest dziel i rządź. I jak trzeba przeprowadzić coś bardzo poważnego, no to ktoś zrobi od razu zadymę wokół na przykład sprawy związane z aborcją. Ważna sprawa, nie, ja nie mówię, że nie. Jakiś konsensus został osiągnięty, no ale wystarczy to wyrzucić na wierzch, żeby się teraz wszyscy zjadali, a oni wtedy w nocy uchwalą to, co jest dużo dla nich ważniejsze niż to, czy jest aborcja w takich warunkach, czy w innych. Bo dla nich, którzy grają te pieniądze, to naprawdę nie ma znaczenia, ale to oni rzucają to po prostu na żer, żeby zająć opinię publiczną czymś, czym po prostu się epatuje i do skrajnych oczywiście emocji. Czyli tak samo sprawy związane z seksualnością. Ja też nie przeczę, że pewne rzeczy zostały
świadomie wprowadzone do obiegu społecznego, ta przed jak cała ta kultura seksualizacji, wiesz, życia, po to, żeby właśnie te tradycyjne wartości w jakiś sposób, wiesz, uderzyć, żeby je w jakiś sposób pobudzić do działania, żeby był jeszcze większy konflikt między ludźmi. To cały czas gra idzie o to, żeby był konflikt między ludźmi, żeby oni mogli rozegrać to, co mówisz. Absolutnie masz rację, idzie to również w kategoriach międzynarodowych. Przecież to, co się wydarzyło na Ukrainie, a teraz próbuje się to powtórzyć na Białorusi, również jest takim zabiegiem, gdzie właśnie te oligarchie finansowe, czyli ci banksterzy, powiedziałbym nawet psychopaci, którzy chcą przez wojnę rozstrzygać jakieś swoje interesy, to trzeba być psychopatą. To są psychopaci i oczywiście jeszcze z dewiacjami, o których wszyscy wiedzą. I to ci ludzie trzymają stery władzy i posługują się niezwykle niebezpiecznym narzędziem, jakim jest właśnie ów pieniądz dłużny. I w związku z tym trzeba im ten narzędzie, główne narzędzie, które im służy do korumpowania rządów, korumpowania instytucji, korumpowania poszczególnego człowieka lub przekupywania go. Trzeba im odebrać te narzędzie i dać pod nadzór suwerena, dać pod nadzór społeczny, żeby korzyści wynikające z senioratu, czyli tak zwanego korzyści wynikającej z emisji pieniądza, przypadały suwerenowi, bo suweren sam się nie będzie korumpował. Poza tym, jeżeli pieniądz, bo obecnie pieniądz jest kreowany z niczego, kliknięciem klawisza, no to bardzo, my go nazywamy pieniądzem korupcyjnym, dlatego że łatwość jego wytworzenia, która nie wynika z pracy, bo gdybym ja się musiał ciężko napracować po to, żeby cię skorumpować jakimś pieniądzem, to by mi się to nie opłacało, prawda? Bo musiał ciężko zapracować na to, na te pieniądze, które miałyby ciebie skorumpować. Natomiast jeżeli kliknę raz klawiszem w komputerze i mi się pojawia odpowiednia kwota, No to jest pieniądz, który łatwo mi przeznaczyć na korupcję, prawda? Tak, jedynym, wy na to zwracacie uwagę, jedynym takim właściwie miernikiem tego, czy oni udzielają kredytu, czy też nie, jest to, na ile oni są w stanie, powiedzmy, popatrzeć, że ten, powiedzmy, kredytobiorca ten kredyt spłaci, ale tak naprawdę oni czasami od początku wiedzą, że nie jest w stanie spłacić, bo jak często mówicie o tej nowej ekonomii, sprawy związane z lichwą, z tym całym procentem, one nigdy się nie bilansują w tym całym systemie pożyczam i oddawam, czy kredytu i oddaję, więc nie ma takiej możliwości, żeby z góry było wiadomo, żeby część tych kredytobiorców musi upaść, znaczy ich kredyty muszą w jakiś sposób doprowadzić do tego, do ich upadku. Trzeba wiedzieć dlaczego. Dlaczego? Bo pożycza się pieniądz, zwróćcie uwagę, jak to w Polsce jest. W Polsce oprócz tego, że zabezpieczeniem są twoje przyszłe dochody, które oni ci zawłaszczają, to jeszcze jest tak, że przychody również twoje rodziny i cały twój majątek. Dlaczego bank pożycza, wiedząc, że ty nie będziesz mógł oddać? Na przykład powodując nawet, że ty tracisz pracę, ponieważ masz na przykład bardzo atrakcyjną nieruchomość w atrakcyjnym miejscu. Więc bardzo łatwo jest pójść do twojego pracodawcy, który ma w tym samym banku kredyt i powiedzieć, proszę zwolnić tego pracownika, żeby on nie miał z czego spłacić kredyt, bo inaczej my wam wymówimy kredyt. I w ten sposób się przejmuje bardzo atrakcyjną działkę. Ja tu podaję przykład nie wzięty z sufitu, bo my w instytucie znamy kilkadziesiąt albo kilkaset takich przykładów tak zwanego wrogiego przejęcia. Wrogiego przejęcia nieruchomości, wrogiego przejęcia gruntu i tak dalej, właśnie tymi mechanizmami finansowymi. I ten kredytobiorca nagle mówi, no straciłem pracę, nie mam jak spłacić tego kredytu. I potem idzie dalsza rzecz. On się sam czuje winny, bo on nie może potem znaleźć pracy, bo oczywiście jest to zrobione tak, żeby on nie mógł tej pracy znaleźć. I on czuje się winny, to znaczy jestem gorszy. Ja nie mogę znaleźć pracy, czyli ja jestem jakimś nieudacznikiem. I stąd największy wskaźnik nie są żadne pandemie czy jakieś wypadki drogowe nawet. Najwięcej jest samobójstw teraz w świecie i w Polsce. Właśnie wynikający z tego poczucia winy. To jest obrzydliwość tego systemu. Niż covidowych tak zwanych zgonów. To jest dopiero... Dokładnie tak. Jakby tak podawali codziennie, wiesz, w telewizji, jak podają na pasku, ile osób umarło według nich na COVID-a, a ile osób popełniło samobójstwo, to... No, myślę, że byś był szokowany. Myślę, że byś był szokowany. Szczególnie, że bardzo trudno jest dotrzeć do tych danych,
ponieważ właśnie policja nie zawsze kwalifikuje to jako samobójstwo, tylko właśnie no, zmarł, zatruł się, prawda, i tak dalej. No. Więc to jest obrzydliwość tego systemu i my musimy tą transparentność tego systemu odzyskać. Znaczy w ogóle transparentność... A ty sądzisz, że da się w ogóle ten system od wewnątrz zmienić, czy trzeba jakby de facto budować nowy? Nie, trzeba go zbudować od nowa, ale od razu z prawidłową architekturą finansową, która nie będzie pozwalała na demoralizację i korupcję. To jest klucz. Naprawdę to jest klucz. Cały czas powtarzamy, że wiru nie da się zbudować bez tej drugiej nogi demokracji finansowej. Bo wir również można skorumpować właśnie pieniądze. Tak, jak pieniądz może zniszczyć wszystko, również demokrację online, o której mówimy, tam gdzie chcemy głosować po prostu razem z posłami, bo dzisiaj posłowie mogą głosować przez komórkę. I ja podkreślam na swoich spotkaniach teraz jeżdżąc po Polsce, że dlaczego jest problem, żebyśmy my nie głosowali razem z posłami z komórki, tak? Skoro oni mogą, to i my możemy. I w ten sposób to tę demokrację niewątpliwie polityczną ugruntować na poważnie, ale faktem jest, że te głosowania nie będą w stanie jakby obronić suwerenności, jeżeli finanse będą w rękach wąskiej grupy ludzi, którzy będą działali tak, jak działają, udzielając tak zwanych kredytów, pieniądze biorąc z niczego i potem każąc je spłacać po bardzo wysokich odsetkach, a specjalnie jak nie spłacisz, czekają, żeby przejąć twój majątek. Czyli cała gra o to, żeby zadłużyć cały świat, polega na tym, nie na tym, że bankowcy spodziewają się, że zostanie to zwrócone im, bo oni wiedzą, że są narody już niewydolne i państwa, żeby to spłacić, ludzie, tylko po to, żeby po prostu zabrać, co się da, potem na bazie, jak powiedziałeś, jednego przypadku, zabrać majątki. W naszym przypadku to już zabrali prawie wszystko, ale na kopaliny czekają. Już też ustawili ustawodawstwo, żeby korporacje mogły wziąć to, co mamy pod ziemią, a to mamy gigantyczne zasoby. No dokładnie o to jest teraz gra. Zaczęła się od prywatyzacji pieniądza naszego, to był pierwszy zabieg. Drugie, sprywatyzowanie tego, co jest na ziemi. Krótko mówiąc, grabież, bo to nie była prywatyzacja, to była grabież. A teraz trzecim etapem jest zagrabienie nazywane prywatyzacją złóż i lasów i naszego potencjału. Wspólnego majątku, już takiego naprawdę absolutnie wspólnego. Tak. Wiesz, niedługo jeszcze powietrze nas prywatyzują. Już nam prywatyzują, bo nam maski nakładają. I w ten sposób nam w jakiś sposób robią do niego dostęp. Dokładnie tak. No właśnie po to, żeby zaburzyć naszą gospodarkę oddechową. No, absolutnie. Zresztą są wypowiedzi profesorów takich, którzy się nie dali skorumpować, i bo niestety nauka jest też skorumpowana i wyniki badań są takie, jak sobie życzy ten, który za nie płaci. I to też trzeba zmienić. Nauka musi być wolna od tego typu uwarunkowań. Powinna być pewna pula środków, które są na badania i powinna być przydzielana bezwarunkowo, to znaczy nie, że ma być taki wynik, tylko badania powinny być absolutnie niezależne. Zresztą pomijając na przykład, że jeżeli chodzi o szczepionki i na przykład lekarstwa, wiesz co stanowi to, że one są tak drogie? Co stanowi największy taki składnik, że lek jest tak drogi? No każdy rozsądny by powiedział, że to badania kliniczne, prawda, wieloletnie, testowanie. Nie, patenty. Nie. Patent jest najdroższy. Tak jak w benzynie, podatki są największym składnikiem cen. Trump ostatnio uderzył w pośredników u siebie w kraju, po prostu nakazując, że marża na leki sprowadzane gdzieś tam z zagranicy musi być jakiegoś algorytmicznie ustalona, żeby nie było po prostu, że są to dziesiątki razy czy setki razy większa cena niż cena zakupu. Słuchaj, to są bardzo ciekawe i ważne rzeczy do omówienia w jakimś osobnym jeszcze takim programie, debacie. Przygotowujemy się generalnie też w ramach wolnych... Poczekaj, to ci jedno zdanie tylko powiem, dobrze, na zakończenie, żeby zachęcić widzów. Mianowicie Trump zrobił coś jeszcze bardziej spektakularnego. Wyobraź sobie, że zlikwidował podatki dochodowe. I o tym warto było porozmawiać, bo okazuje się, że państwo wcale nie musi utrzymywać się z podatków. I już więcej na ten temat nie powiem. Na następne połączenie z tobą. Na koniec jeszcze powiedz, w jaki sposób szukamy kontaktu z tobą. Oprócz tego, że macie stronę, macie też konto, no masz też na YouTube konto, to podaj naszym widzom. No, można szukać to, czym się zajmujemy, a ostatnio właśnie robimy kilka ważnych rzeczy właśnie definiujących stan rzeczy i pokazujące rozwiązania. To jest nasza strona Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, NIS,
www.nawi.org.pl i nasza stacja na YouTubie nazywa się Nawi Ty, kanał NIS. Tak Państwo znajdziecie informacje i nasze programy. A oczywiście ściśle z Januszem współpracujemy. Uważamy, że robi niesłychanie ważne rzeczy w całej Polsce. Bardzo go wspieramy i będziemy go wspierać i również uczestniczyć w jego projektach, bo uważamy je za bardzo ważne. Bardzo dziękujemy tutaj. Wasz głos, wasz dorobek merytoryczny jest olbrzymi. Chcielibyśmy bardzo, żeby on zaistniał w tym szerokim właśnie spektrum ruchu wolnych ludzi, bo to są przemyślenia budowane od lat, wiedza budowana od lat. Tam macie duże zaplecze intelektualne i tego się trzymamy. Trzymajcie się dzielnie. Do usłyszenia kolejnej audycji i spotykamy się o tych różnych ważnych wydarzeniach. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Janusz. Do usłyszenia Państwu. Cześć. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.